Dzień dobry na wszystkim bardzo serdecznie. Tym razem przetestujemy sobie kapłanów bitewnych Ulryka. Zacznijmy od powiedzmy Grassy Plain. Może kapłani bitewni Ulryka są potężniejsi i sprawniej wyrzynają wroga. Zobaczymy, 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 zobaczymy. Bo to są Sigmara, to są Ulryka. No, oczywiście ulepszeni na maksa chcę, żeby byli. 22-19. I krew nie opuszczę korona. Takowe ulepszone. 29 ataku. Przecież oni się przez nich przejadą. Jak po burej kurde suce. Tak bardzo się oni przejadą. A, oni mają podwójne bronie. Wilcze skóry na łbach. Wyglądają epicko. Śpiewać! Śpiewać, moi drodzy. Śpiewać i się nie bać. I się nie boi. Ty, wy się nie boicie. To są tylko demony, które was tylko wyrżną. Więc naprawdę nie ma się czego bać, nie ma się czego bać. Wyrżą was co do nogi i nie ma się czego obawiać w związku z tym. No to skoro weście sobie pośpiewali, to teraz farza, moi panowie. Za Ulryka. Okej, okay, i też zaczęli farmować. Zobaczymy, jak się zderzają. Pięknie. Widzę, że ich generał wyforsował się na moje tyły. 80-80, równowaga sił, faktycznie. 79-76 naszych już. Czyli im dłużej walczymy, tym bardziej dostajemy po buzi. Bo to jest jednak mimo wszystko jedna z najbardziej elitarnych, najbardziej chorych jednostek chaosu. Coś czuję solidny wjeb. Bo ciągle zachowują przewagę, delikatną, która będzie się ta przewaga zwiększać z czasem. Bo jednak nasza broń jest krótsza od ich broni i trzeba mieć to na uwadze. I kolejni nasi tutaj kurcze kapłani padają pod ciosami wielkich oburęcznych toporzysk. Krew i opuszczę korda. Ich jest 63, nas tylko 52. Ale bitwa się toczy. Oni mają dwa młotki, a nie jeden obręczny. Ale te dwa młotki im nie pomagają. 59 do 43. Czyli coś czuję w kościach nas masakrują. Przyspieszmy. Wyśpiewmy tempo masakracji. 49 na 36 naszych. Wropadł generał. Aczkolwiek nie widzę tutaj szansy na wygranie tego, więc przyspieszam. Teraz te ciosy toporu następują szybciej, a nasi upadają w tempie o wiele szybszym. Tak. Jeden na jeden kapłani bitewni Ulryka przegrają z kropiopuszczami Korda. Ostatni waleczny. Padł. Ponieśli porażkę jeszcze bardziej bolesną niż poprzednio. Zatem, sprawdźmy, jak będą oni walczyć z innymi elitarnymi jednostkami chaosu.
Cinch nie ma nic ciekawego. Nurgle ma ciekawe jednostki, więc weźmiemy sobie Nurgla jako przeciwnika. I coś czuje kolejny rape. Tak coś czuję, będzie rape. Na naszej buzi będzie potężny rape. Okej, muszę sobie chyba kichnąć lekko, albo nawet nie. W ogóle to jest chyba. Wszystkie jednostki Imperium, jakie tylko istnieją. Dobra. Ale przestajemy się już nad tym rozwodzić. Czy tutaj ci są maksymalnie doświadczeni ulepszeni? Tak. Tako więc. Gdzie są ci psiewcy zarazy, tudzież inni plugawiciele i plugawcy? Tu są. Czekają na mnie. Dwadzieścia cztery dziesięć. Moi mają 22-19. Teoretycznie statystyki podobne, ale praktycznie moi dostają jeba. O, tutaj macie elfickiego arcymaga. I znowu na tej mapie jest ciemno. What the fuck? Czemu? Idą po raz kolejny na naszych kapłonów, tudzież kapłanów. Śpiewać! Bitewi kapłani Ulryka. Wygląd mają epicki, aczkolwiek w boju przegrywają z porównywalnymi jednostkami chaosu. Porównywalnymi pod względem statystyk. Dobra, więc farwa, moi drodzy, zatem. Skoro sobie pośpiewali, to teraz zafarwujcie radośnie, moi drodzy. I się rozpędźcie. I bijcie w nich. Farwa, tak. 95, 94. Na początku bitwy zawsze jest równowaga, aczkolwiek potem dostajemy w ryj. Zazwyczaj. Na razie mamy delikatną przewagę, aczkolwiek dedukuję, że ta przewaga będzie zredukowana w następnym etapie rozgrywki. Na razie otrzymujemy niewielką przewagę nad wrogiem, aczkolwiek pytanie, jak długo będzie ta przewaga utrzymana? 74 do 61. Nieźle, panowie. Nieźle, nieźle. Wcale nieźle. 58, już 56, 54. Wow! Propsy dla was, panowie! Panowie. No. Mleją ich tymi krótkimi młoteczkami po ryju. No a furkocze i świszczy. 50, 49, 48, 47, ja będę tego odliczał, kurde, 46 do 59. Nasi młotkowi są skuteczni. 44, jeszcze im zarypaliśmy generała, więc będą nieco gorzej walczyć. 42. Mamy nad nimi przewagę, wyżynamy ich, mości panowie, 39 już tylko. No, propsy, bo ostatnim razem, jak kapłani Widerni Sigmara walczyli z siewcami zarazy Nyrgla, to się przez nas przerwnęli jak gorący nóg bez masła, a teraz, no panowie. Brawo! Jestem z was dumny, jak sobie radzicie, prawie przewagę 20 ludzi.
Mamy przewagę 20 ludzi aktualnie, osiągniętą nad nimi. I czy, tylko pytanie, czy tą przewagę utrzymamy. Nawet tą przewagę utrzymujemy, a nawet lekko powiększamy. Kurczę, panowie, jestem z was dumny. Propsy! Ja już mówiłem, że dostaniemy po ryju. Dobrze, bardzo dobrze. Lejcie ich młotami przez ryj, bo macie dwa młoty, więc zróbcie z nich użytek, skoro macie dwa młoty. To wykorzystajcie te młoty. W dalszym ciągu mam przewagę o wysokości około 20 ludzi. Teraz pan nasz generał z kolei. Ale fajny, kurde, ten fanart w tym wypadku generała wstawiony. Bardzo odpowiedni, bo nasz generał też był chyba, kurde, kapłanem, skoro mamy tutaj oddział kapłanów bitewnych. 36 do 14. Praktycznie dwukrotna przewagę liczebną zbudowaliśmy sobie. I Nurglingi dostają aktualnie spory wpierw, tylko 9 Nurglingów. Dzisiaj wpierw zarazy. Brawo panowie, brawo, brawo, brawo. Jeszcze raz gratulacje i propsy za to jak ich pokraliście. 6 już tylko ich zostało. I aktualnie upadają. Padają coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Tylko dwóch. Ostatni, dobra. Bić go młotami. To jest ostatni przeciwnik. Brawo, panowie. Zrobiliście to, wygraliście. Teraz animacja oczywiście cieszenie, obowiązkowo cieszynka. Jep. Dobra, teraz kolejna bitwa. Przetestujemy ich jeszcze raz, moi drodzy. Jeszcze raz zostaną przetestowani, moi drodzy. Ci tutaj, ci paskudnicy, tym razem przeciwko demonetkom z Lanesa. I zobaczymy, czy tak sobie będziecie dalej dobrze radzić. Moi drodzy, kochani kapłani bitewni. Ale to wy ich tak wyrżnęli, to ja aż sam, kurde, moi drodzy, zaskoczony byłem. Tak o wiem, z demonem. Z Lanesa. Ulepszone na maksa, 20-20. 22-19, statystyki porównywalne. Kto zwycięży? Ostatnio demonetki przegrały. Teraz pewnie dadzą nam srogi wycisk. O, niestety będziemy walczyć chyba w drzewach. Dobra, więc od razu Sara, żebyście się spotkali więcej na tym terenie niezadrzewionym. Wybrałem nieco nie do końca dobrą mapkę na to. To jest lekka piechota demonetek z Landesza, lekka piechota, która ma staty 20 na 20, seriously. Jak to jest lekka piechota, to ja kurde, jestem ten wielki teogonista. Wbili się w nich. Tym razem demonetki nas chyba zrżnął. Ale rżną w sensie wyrzynają, a nie rżną i w sensie rżną, bo demonetki mogłyby nas rżnąć w dwukrotnym sensie, tylko potem znowu robi ten sam głupi manewr, przez który przegrał ostatnio. Bo ponosi głupie straty związane z tym, że jest tylko 58, a my ponawiamy farmę na nich. Goddammit, to miała być ponawiana farwa, a nie kurde jakieś dawanie dupy demonetkom. Ja wiem, że pomimo, że jesteście kapłanami, to wielu z was by chciało to zrobić. Bo tylko pierwszy szereg walczy, a pozostały szereg jest wywinany. Więc goddammit, zdjąć się do roboty, ruszyć dupy i nie opierdzielać się na tyłach i walczyć! Walczyć do jasnej cholery, rozkazuję wam walczyć! Rozkazuję wam atakować, bo jest 60 do 67 i demonetki powoli zyskują przewagę. To jest skandalem.
Ustawić je tu i przygotować do szarży. I zrobić to szybko, zanim one zdążą nas szarżować. Daliście dupy. Brawo. Teraz ich szarża się wbije w nas i zada nam gigantyczne straty. Brawo, jestem z was dumny. Nawet sami nie wiecie, jaki jestem z was dumny, że walczycie w ten sposób, żeby dostawać po ryju. Co prawda ciągle mamy przewagę, ale ta przewaga będzie szybko przez nich zredukowana, jak wy będziecie walczyć w takim szyku. Jesteście głupimi głupkami, którzy zapewnią sobie zwycięstwo w tej bitwie tylko i wyłącznie szczęściu. 52 do 39. Macie pewną przewagę. Aczkolwiek ta przewaga będzie zredukowana przez tych bałwanów, jeśli czegoś nie zrobicie. Farza! I nie tak, że szarżuje tylko pierwszych paru, tylko ma farżować cała zasrany oddział KPW. No, przynajmniej zdechim generał, dobra. Tyle dobrze. I dość znacząco im zredukowaliśmy teraz liczebność. Tyle dobrze, mamy praktycznie przewagę o 20 ludzi więcej, dobra. Więc farwa na nich, panowie. I nie zatrzymujemy się, żeby przyjąć ich farwę, tylko farwujemy, goddammit. Młotem przez łeb, młotem przez łeb, tak jak uczyłem, młotem przez łeb. Z 16 do 33. Czytaj, mamy lekką przewagę. Z 12 do 33. Rozstawić je tutaj i farwa na nich. Mamy przewagę i to wygramy, chociaż moi żołnierze zachowywali się jak idioci w tej bitwie. Dobra, jeszcze raz farwa, panowie, się nie opierdzielamy. Nie ma opierdzielania się. Więc farwa i przyspieszymy już to. Gonić ich, bo oni uciekają przed wami. Ja, ale błyskawicznie w nich się wbili. Czterech. Trzech. I chyba wyrwnięci. Więc brawo, panowie. Wyrwnęliście, chociaż zachowaliście się jak idioci przez parę chwil. Dobra, myślę, że tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.